kogo w życiu poznałem, kto mi zaufał, kto mnie kochał, tego okradłem, tego skrzywdziłem, tego pobiłem. I pomyślałem sobie, że lepiej by chyba było, żebym ja się w życiu nigdy nie narodził. W swoim życiu przeżyłem kiedyś poparzenie, gdzie miałem ostatnie namaszczenie, żyję. Miałem dwie zapaści po narkotykach, dwie padaczki alkoholowe. Byłem dźgnięty nożem. Ktoś, kto bił swoich rodziców, ktoś, kto bił swoje dziecko, kradł swoje dziecko, handlowałem narkotykami. Dużo ludzi wciągnąłem w narkomanię z premedytacją, żeby po prostu ich sprzedawać. Tylu i ludzi okradłem, to ja po prostu nie jestem w stanie zliczyć. Były takie sytuacje, że z nożem biegałem naćpany, nie wiem, co wtedy zrobiłem, wiecie? Było dużo rzeczy, że mogę powiedzieć, że mam krew na rękach. Mogło się to skończyć morderstwem, mogłem skończyć tak, jak moja mama kiedyś mówiła, ty to skończysz w piachu albo w więzieniu, nie? I postanowiłem popełnić samobójstwo. Urodziłem się w rodzinie patologicznej. Mój ojciec z jakichś przyczyn się rozwiedli z moją mamą i zamieszkali osobno. Moja mama się nie chciała wyprowadzić z mieszkania, więc z mamą zajmowałem jeden pokój, a ojciec ze swoją kobietą, którą się później ponownie ożenił, wtedy jeszcze swoją kochanką zajmował drugi pokój. W moim domu codziennie były awantury, były kłótnie, były jakieś takie bijatyki. Policja to była u mnie, bardzo często było. Tak głośne były te bijatyki, te awantury, że nawet jak byłem na podwórku, jak się bawiłem, to po prostu było to słychać na całym naszym podwórku, gdzie się bawiliśmy z chłopakami i to było takie upokarzające, powiem wam szczerze, i wstydziłem się swojego domu. Chłopaki z podwórka zaczęli się z tego śmiać, nie? Ludzie zaczęli jakby odsuwać mnie, nie tolerować tego, co się działo, nie? Ja też zacząłem się wycofywać. Miałem problemy w szkole, miałem problemy w domu, miałem problemy na podwórku. Często uciekałem w jakiś taki świat książek, świat komiksu, jakiś świat fantazji. Chciałem zaimponować znajomym na podwórku, poszliśmy do sklepu i ukradłem cukierki i złapali mnie. Żeby mnie postraszyć, założyli mi kajdanki, także pierwszy raz miałem kontakt z policją i kajdanki miałem na rękach w wieku 6 lat. W domu rodzice skupieni na swojej jakby nienawiści, agresji, w tym wszystkim zajęci byli bardziej sobą. Młodzież trochę mnie wyśmiewała. Byłem też trochę z biedniejszej rodziny, więc nie miałem takich rzeczy, jak tam się wtedy miało. Jak zaczęli za chwilę otwierać granice, więc te rzeczy z Niemiec napływały i no, ci ludzie byli po prostu trochę lepsi. Ja odstawałem w tyle. W szkole no nie szło mi najlepiej. Nie wiedziałem, co mam ze sobą w życiu zrobić. Tak naprawdę gdzieś w samym środku siebie się chowałem. Gdzieś około 13-14 lat zacząłem słuchać takiej muzyki Depeche Mode, takiego zespołu Depeche. Ta muzyka jakoś mnie przenikała do środka, do głębi. Zacząłem się ubierać jak wokalista, zachowywać się jak on. Generalnie zacząłem gubić swoją tożsamość, swoje ja. Ale to mi jakoś tak pomagało, bo to widziałem, że to zacząłem imponować i na podwórku, dziewczyny jakieś na to się łapały, więc jakby odnalazłem siebie, gubiąc siebie tak paradoksalnie. I kiedyś nie zwracałem na to uwagi. Też w wieku około 13-14 lat, pod koniec podstawówki, poznałem innych chłopaków, którzy byli tacy jak ja, z innego podwórka, z innego w ogóle osiedla, ale też tacy byli, że rodzice się specjalnie nimi nie interesowali, byli zajęci gdzieś swoimi światami i oni popijali. Generalnie jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to zaczęliśmy pić i było wszystko fajnie. Czułem się jakbym od nas taki prawdziwy przyjaciół, którzy mnie rozumieją, którzy żyją tak samo jak ja, którym się nigdzie nie śpieszy do domu, nie? Bo w domu tak naprawdę nic na nich nie czeka. Nie? I praktycznie żyłem od picia do picia, od imprezy do imprezy, od jakiegoś tam podrywania dziewczyn, tym żyłem. Jeździłem na jakieś tam sloty, tak jak tutaj są sloty, tak jak tutaj zloty Depeche Mode fanów, nie? To się całą noc muzyka była puszczana, tańce, zabawy, generalnie jakieś tam podrywanie dziewczyn. No po prostu młodzież, która po prostu jest na wybiegu bez rodziców, nie? Gdzie alkohol wszystko jest dostępny i tak żyłem. Zapisałem się też w Strzelu na zapasy. Parę razy byłem na zapasach i któregoś razu tam w jakiejś tam kłótni w internacie człowieka pobiliśmy z moim jednym kolegą i on uciekł z internatu i za to, że go tam pobiliśmy, oni nas przenieśli do innej szkoły, do Skwierzyny. To był początek chyba 89 bądź 90 rok, kiedy otworzyli granice, kiedy granice po prostu się dla nas zrobiły wolne. My ludzie ze Słubic, czyli miasta przygranicznego, mogliśmy przechodzić na dowód, mieliśmy nieograniczone wejście. Wtedy był taki boom na wszystko u nas w Polsce i złodziejstwo bardzo duże. Ludzie zaczęli jeździć na tak zwaną Jumę do Niemiec. Wszystko kradli, wszystko sprzedawali i ja też w to weszłem. Z początku kradliśmy, zdziwieni, że tak łatwo jest coś można łatwo ukraść i zauważyłem, że jestem w tym dobry. Więc jakby szkoła już mnie przestała interesować, zaczęliśmy kraść radia, rowery, przyjeżdżali nie tylko z Polski, Wołomin, Pruszków, coś takiego, ale też rosyjskie jakieś bandy. Naprawdę policja sobie wtedy w tych latach nie dawała sobie rady z niczym tak naprawdę
Ja też tym wszystkim byłem, kradłem, jeździłem, sprzedawałem, żyłem tą całym tym złodziejstwem. W ogóle jakby nie słuchałem tego, co matka mówi. Ja nawet nie pamiętam, gdzie ona była w tym okresie. Nie miała dla mnie żadnego szacunku. Ojciec, który tam żył ze swoją kochanką, w ogóle ani raz ze mną nie rozmawiał w życiu. Kiedy w domu, jak byłem w domu, on przychodził do mnie koło pokoju, w ogóle ani słowa do mnie nie wypowiedział nigdy. U ojca nigdy nie widziałem ani radości, ani smutku, żadnych takich uczuć. Do mnie też nigdy nic nie powiedział. Nigdy tego nie rozumiałem, ale przestali mnie oni interesować, zaczęli mnie koledzy interesować. Moi rodzice nie byli dla mnie nigdy żadnym autorytetem, a wtedy, kiedy zarabiałem pieniądze, kiedy miałem po kilku godzinach tam złodziejstwa, my mówiliśmy na to praca, nie? Miałem, nie wiem, podwójną wypłatę ich miesięczną, nie? To po prostu co oni mi mogli powiedzieć. A cały czas piłem, imprezowałem w domu. W domu tak naprawdę przyjeżdżałem tylko po to, żeby się wykąpać, umyć, przebrać i tak jak mama mówię, ty sobie z domu zrobiłeś hotel, nie? Ale ja w tym domu nie umiałem funkcjonować. Rodzice cały czas skupieni na siebie, czuć było takie napięte atmosfery, że coś źle, łyżka była położona czy coś, nie? To groziło taką bombą atomową dosłownie co znaczy, więc jakby też nie chciałem się w tym domu siedzieć. Zacząłem się szlać po różnych melinach. Jak miałem pieniądze, to wszędzie miałem drzwi otwarte. Tam chlaliśmy całymi tygodniami nieraz piliśmy, nie? I po 8-12 osób było w takim domu i to było coraz takie głębsze, większe picie. Ale też coraz częściej się zaczęły narkotyki pojawiać. Gdzieś ktoś przyniósł amfetaminę. Pierwszy raz zażyłem amfetaminę i ona mi się bardzo spodobała. Więc jakby do tego picia doszły narkotyki. Niby sporadycznie, ale one gdzieś się odgrywały coraz większą rolę w moim życiu. Do tego cały czas kradłem, nie umiałem się w tym zatrzymać. Po prostu te pieniądze, które tak łatwe były do zarobienia, dzięki temu jakiś prestiż, odnalazłem jakby swoje miejsce w tym świecie. Jeśli jeden policjant przyszedł i do mojego kolesia zaczepił go i mówi, że tego a tego dnia o tej godzinie macie nie kraść, nie? Bo ja wtedy pracuję i nie chcę mi się za wami biegać, nie? Pierwszym razem zamknęli mnie w Niemczech. To było chwilę po moich 18 urodzinach. Poszłem siedzieć wtedy na około 9 miesięcy bądź pół roku, coś koło tego. Kiedy tam w Niemczech pierwszy raz siedziałem, moja mama przyszła na odwiedziny, płakała cała zalana łzami, co ja ze swoim życiem zrobiłem. Nic na to nie odpowiedziałem, no bo co ja miałem w sumie odpowiedzieć, nie? Faktycznie pierwszy raz tuż po 18, nie? Miałem 6 lat, miałem kajdanki na rękach, przed 18 już ćpałem, nie? Po 18 pierwsze więzienie, także mając 18 lat wszystko, co można pierwszy raz robić, już miałem za sobą, nie? I byłem kilka miesięcy w tym niemieckim więzieniu. Jak byłem w niemieckim więzieniu, z ambasady nie dali wiadomość, że jestem tam w więzieniu do Polski, a Polacy, którzy mieli właśnie przeciwko mnie 7 spraw, nie myśleli, że się ukrywam, więc wystawili przeciwko mnie nakaz, list gończy. Wyrok wiem, że odsiedziałem, wyszłem, byłem niecałe 7 dni na wolności, bo nie wiedziałem, że jestem poszukiwany. Jakaś tam blokada dróg była, szukali kradzionych samochodów, akurat przejeżdżałem. No i aresztowali mnie, także znowu trafiłem do polskiego aresztu śledczego. I tak się zaczyna mój okres, który trwał około 10 lat. Takie, dzisiaj na to patrzę, takie utopii, gdzieś gdzie areszty śledcze z wyrokami więzienia się przewijają w moim życiu. Wychodzę, wracam, wychodzę, alkohol coraz więcej. Narkotyki coraz ostrzej się pojawiają w moim życiu. Jak zaczynałem od haszyszu, tak narkotyki są coraz twardsze. Jakby i środowisko jest coraz bardziej twardsze, nie, że dochodzi któregoś momentu, że tak po kroku dochodzę, trafiam na mylinę, gdzie dają dożylnie narkotyki. Więc ja też to zaczynam dawać w żyłę i to jest, czuję się jakby to wszystko było takie, to jest to, takie odpowiedniego kopa znalazłem, takiego maksymalnego. Mam wrażenie, że całe życie biegałem za takim poszukiwaniu adrenaliny. Lubiałem kraść w dzień, lubiałem kraść jak coś się działo i jeszcze jak naćpany to była taka maksimum adrenaliny, które po prostu jakieś odczucia mi dawały, bo takie przeciętne uczucia jak radość, smutek w moim życiu też nie istniały, tak jak mój ojciec coś takiego miał. Musiałem naprawdę coś hardkorowego, ostro mieć. No i taki okres się zaczął w moim życiu, takiego już totalnej utopii, gdzie nie kontrolowałem się co ćpam, ile ćpam, że policja mnie ściga, areszt śledczy, więzienie jakieś, powrót, kuratorzy, po prostu to się tak wszystko... kradzieże, paserstwa, współudział jakichś tam innych i na 7 lat mnie zamknęli w więzieniu. Pierwszy raz chyba tak wyciedziałem od wielu lat w tym więzieniu, ale tak naprawdę to nic nie zmieniło, bo w więzieniu są narkotyki, czasami nawet więcej jest narkotyków niż na wolności. Jak wjechałem po areszcie śledczym do więzienia, jeszcze nie zdążyłem się rozpakować tych wszystkich rzeczy, już człowiek do mnie podszedł, że amfetaminę ma po tyle, marihuanę po tyle, także rynek już wiedziałem, co gdzie jest. Nie? Więzienie mnie nauczyło od jednej rzeczy, co robić, żeby się następnym razem nie wsypać. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem jak resocjalizacja w więzieniu, więc jakby co mają więźniowie 12 na celi siedzieć, co oni mają cały dzień robić, nie? Gadają o tym, co robili i jak następnym razem nie dać się wsypać. No i taki wyszedłem z więzienia. Kurator, trochę mama mnie naciskali, żebym coś tam zmienił swoje życie i obydwoje któregoś dnia powiedzieli, że tam u znajomego jest na myjni praca. Mówię, dobra, no pójdę do tej pracy. No poszedłem do tej pracy, to była moja pierwsza jakby praca w życiu. Ja zacząłem handlować w tej pracy na myjni heroiną i
Jak pracowałem, tak na to mnie nie przyjeżdżali sami dealerzy, sami dostawcy, więc jakby niestety zrobiłem człowiekowi, którego pracowałem, melinę z tego jego myjni. Człowiek też stracił kontrolę nad tym wszystkim, nie wiedział, co ma z tym wszystkim zrobić, a ja sobie nic z tego nie robiłem. Wziąłem jednego z mojego pracownika, mojego przyjaciela, wkręciłem do tej pracy, gdzie razem handlowaliśmy, nie? I powiem szczerze, że też od razu zacząłem ćpać tą heroinę. Więc jakby sam się uzależniłem od heroiny. Od heroiny się człowiek szybko uzależnia, więc to wszystko, co wcześniej robiłem, alkohol, amfetamina, to wróciło i jeszcze dodałem sobie do tego heroinę. Całymi dniami chodziłem naćpany, chodziłem nieprzytomny, w ogóle praca mnie nie interesowała. To było dobre miejsce tylko do handlowania narkotykami, nie? Raz miałem zapas już od narkotyków. Wyciągali mnie przyjaciel w sumie z baru mnie wyciągnął, za dużo wziąłem prochu i miałem zapaść, serce mi na chwilę stanęło, chcieli zadzwonić po karetkę, ale że miałem przy sobie jak ponad tam chyba 70 porcji heroiny, więc jakby mnie karetka wzięła, policja by to znalazła i bym znowu poszedł siedzieć, więc kolega mnie na siłę wyciągnął z tego baru, gdzieś tam po drodze ocuciłem się i doszedłem do siebie, ale to mnie nie nauczyło nic. Rano wstałem, znowu brałem, za trzy dni to samo miałem, tylko że u mnie w łazience, szyknąłem sobie i zemdlałem i padłem. No i to mnie nic nie nauczyło, ale też była taka sytuacja, że czym więcej ćpałem, tym mniej sprzedawałem i po prostu więcej ćpałem niż brałem od dostawców, więc zaczęły się kłopoty w stylu, że muszę oddać pieniądze. Byłem cały pokuty tutaj żyłami, wychudzony, właśnie spałem gdzieś w ubikacji, nie? Tak wszystko, co robią narkomani, więc mama gdzieś tam znalazła gdzieś jakiś punkt konsultacyjny, gdzie można mnie zabrać, tam poszłem i zdecydowałem się jechać na odwyk. Zdecydowałem się jechać na odwyk, nie żeby coś ze swoim życiem zrobić, tylko po prostu uciec od dłużników. Na tym odwyku byłem kilka miesięcy. Po kilku dniach bycia na odwyku poznałem kobietę, z którą zacząłem być, która urodziła mi wspaniałe później dziecko w przyszłości, która była moją kobietą, wydawało mi się wtedy moją kobietą życia i zaczęliśmy być ze sobą. Terapii nie skończyłem, bo się bardziej skupiałem na związku niż na terapii. Więc jakby nie było mowy o terapii. Marta, bo tak miała na imię, ona zaszła w ciążę. Mnie wyrzucili z tej terapii, bo nic ze sobą nie robiłem tak naprawdę. I wróciliśmy do Słubic. Trochę się rzeczywistość zmieniła. Tych ludzi wszystkich pozamykali, więc jakby mogłem swobodnie chodzić po ulicach. Marta była w ciąży, urodziła wspaniałe dziecko, Sandę. Naprawdę przepiękne dziecko. Byłem bardzo szczęśliwy wtedy. Byłem taki, że coś w życiu ma sens i cel. Że może teraz będzie inaczej. Poszedłem do pracy, tam pracowałem, ale jakoś nie umiałem żyć tak normalnie, wiecie. Kupowałem sobie raz na weekend marihuanę zapalić. Zapraszałem czasami moich starych przyjaciół, którzy po prostu palili ze mną trawę w tym mieszkaniu. Gdzieś znowu weszły narkotyki w te moje życie. Może nie na taką skalę jak kiedyś, bo jeszcze normalnie tam prowadziłem rodzinę, starałem się być ojcem, ale one się zaczęły znowu pojawiać. Któregoś razu zwolnili mnie z pracy, pracowałem na budowie, zwolnili mnie z pracy. Bo była zima i był zastój. Trzeba było rodzinę utrzymać. Ja nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić, więc padłem na najlepszy, wydawało mi się wtedy, plan, jaki mogłem zrobić. Poszłem, kupiłem narkotyki i postanowiłem zostać dealerem, nie? Powiedziałem sobie, tak przetrwamy ten okres, który ten zimowy, pójdę do pracy, znowu będzie wszystko dobrze. Zacząłem handlować, wtedy dużo prochu sprzedałem w mieście. Też zacząłem ćpać od razu. I po kilku miesiącach tak naprawdę nie wróciłem do pracy, bo mogliśmy stać nas było na wynajęcie lepszego mieszkania, stać nas było na takie życie, że Marta specjalnie nie musiała pracować, że dawaliśmy jakoś tam radę finansowo i nie liczyliśmy jak wcześniej każdej złotówki, nie? I to wydawało się dobre wyjście. Dziennie dosyć dużo zarabiałem. Zacząłem też ćpać od razu, ale wtedy udawało się przed Martą mi to jeszcze kryć. Nie brałem do żylnie, tylko do nosa, więc jakby udawało mi się to kryć. Kiedyś wynajęliśmy właśnie ten dom, stałem naprzeciwko mojego starego domu, tam gdzie się wychowywałem, bo akurat tak mieszkaliśmy. I tak sobie pomyślałem, ja nigdy nie będę tak jak mój ojciec, który się mną nigdy nie interesował, który zawsze mnie olewał, nigdy nie był, nie? Jak miałem jakieś problemy w szkole, ani z policją, ani nigdy po prostu nie interesował się moim życiem. I powiedziałem sobie, że nigdy taki nie będę. No ale w życiu różnie bywa. Zacząłem ćpać, nie interesowałem się swoją córką, swoją rodziną. Weszłem znowu ten świat cały narkotyków. Znowu zacząłem dożylnie brać, znowu zacząłem to wszystko robić. Martę zacząłem okłamywać, że po prostu ja nie ćpam, że ona coś sobie ubzdurała. Ale tylko mi się wydawało, że to ukrywam. Dzieckiem totalnie przestałem się interesować. W naszym życiu, po życiu jakby zaczął się syf robić, nie? Zaczęliśmy się kłócić o różne rzeczy, o głupstwa. Ja też później znowu zacząłem więcej handlować, więcej ćpać niż sprzedawać i trzeba było skądś brać pieniądze. Zacząłem Martę okradać, zacząłem moje dziecko okradać z pieniędzy. Zacząłem po prostu wszystkich wokół okradać, nie? Właściciela, którego wynajmowaliśmy dom, on gdzieś tam miał parę złotych schowane, też mu to ukradłem. Powiedziałem, że oddam, ale oczywiście nie oddałem, nie? Więc jakby znowu to wszystko wróciło do mnie i
któregoś razu tak stałem, wiecie, na balkonie i tak patrzyłem na dom mojego ojca i mówię, obiecałem sobie, że nie będę jak mój ojciec, a tak naprawdę nie stałem się jak on, stałem się jeszcze gorszy. Ja wierzyłem zawsze, że Bóg jest. Ja wierzyłem, że Bóg istnieje. Było to dla mnie tak oczywiste, jak to, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Ale zawsze miałem takie podejście, że Bóg, jak zrobię jeden krok do przodu w swoim życiu, to Bóg mnie pchnie dwa razy do tyłu, nie? I myślałem, że jestem stworzony tylko po to, żeby Bóg się ze mnie śmiał, żeby po prostu mnie kopał przez życie, żeby mi same kłody pod nogi. Więc jakby specjalnie nim się w życiu nie interesowałem, aczkolwiek byłem świadomy, że On istnieje. Któregoś razu gdzieś tam w jakimś narkomańskim zwidzie stanąłem, tak rozciągnąłem ręce i powiedziałem, Boże, gdzie Ty w tym moim życiu jesteś? Zobacz, ja tu mam żonę, fajne dziecko, ten dom, który chcemy kupić, planowaliśmy, nie? Gdzie Ty jesteś? To wszystko ja sobie uczyniłem, moje ręce sobie to stworzyły. Wiecie, jak Bóg mi pokazał, gdzie jest, to przez te ostatnie, w ciągu ostatnich 3 miesięcy wylądowałem w więzieniu, Marta mnie zostawiła, wzięła dziecko i mnie zostawiła. Sprawę, którą miałem za handel narkotykami, aresztowali mnie za handel narkotykami, 26 osób przeciwko mnie zeznawało. To był dla mnie po prostu koniec świata. Wylądowałem 9 raz w więzieniu. Wylądowałem 9 raz w więzieniu. Jak opowiadałem na początku, jak mama przyszła pierwszy raz do więzienia tam w Niemczech, zapłakana, jak już weszła ten któryś raz na widzenie do mnie, nie? To ona sobie chodziła, żartowała. Mi uderzyła jedna myśl, że moja mama się przyzwyczaiła już do więzienia, że moje życie tak na nią wpłynęło, że ona już chodzi, żartuje sobie, czuje się jak u siebie. I to tak smutno mi się zrobiło, jak o tym sobie pomyślałem, że moje życie na kogoś tak wpływa. W międzyczasie szybko w więzieniu się nabawiłem sprawy więziennej o współudział w pobiciu więźnia. I zaczęły mnie takie dziwne myśli dochodzić, że wyobrażałem swoje życie. Dziecko pobiłem, to Martę pobiłem, moją matkę kilka razy w życiu pobiłem i tak sobie myślałem, że kogo w życiu poznałem, kto mi zaufał, kto mnie kochał, tego okradłem, tego skrzywdziłem, tego pobiłem. I pomyślałem sobie, że lepiej by chyba było, żebym ja się w życiu nigdy nie narodził. Jakby mnie nie było, tak naprawdę każdy byłby szczęśliwszy. I postanowiłem popełnić samobójstwo. Jak postanowiłem popełnić samobójstwo, to wydawało mi się, że to jest najlepsza myśl, jaka mi w życiu przyszła. Tak po prostu taką pewność tego poczułem i taką ulgę w tym wszystkim poczułem. Jedyne, co nie chciałem zrobić, co mnie powstrzymało od natychmiastowego, to że nie chciałem się powiesić. Zawsze mi się wydawało, że człowiek powiesiony w więzieniu tak brzydko wygląda i postanowiłem wymyślić jakiś inny, fajny sposób. Przenieśli mnie do innej celi. W więzieniu są różne subkultury, nie będę się na tym skupiał, nie? Trafiłem do człowieka z innej subkultury i on był agresywny, nie? I mówię, ja jeszcze tutaj coś, nie? Ten człowiek któregoś razu powiedział, chodź się pomodlimy, nie? Dla mnie to był absurd, śmieszne, ale myślę, a tak sobie gdzieś myśl przemknęła, nie? Jeżeli tą jedną noc się z człowiekiem nie pobija, albo nie będziemy się kłócić w więzieniu, to mówię, okej, to się pomódlmy, nie? No i pomodliśmy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, generalnie. No modlitwę odmówiliśmy i gdzieś faktycznie to ciśnienie zeszło między nami, które gdzieś tam się wytworzyło w tej celi. I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Ten człowiek nie mówi, że był coś tam nawrócony, że jakaś jego droga jest z Bogiem. On mówi, że tylko się wieczorami tak po prostu modli, żeby mu lżej było. I ja zacząłem jakby to wszystko tak praktykować, ale coś się zaczęło w moim sercu dziwnego dziać, bo wiecie, ja nie skończyłem jakby na pacierzu. Ja zacząłem się tak, jak umiałem Boga pytać, o co chodzi z tym moim życiem, nie? Czy ja po to się tylko narodziłem, żebyś Ty mnie kopał, a żebym ja innych krzywdził, nie? Jaki sens tego jest? Po co to wszystko, nie? Po co te więzienia, po co to wszystko w moim życiu? Coś zaczęło się dziać w moim sercu, nie? To była pierwsza osoba, która, tak jak powiedziałem wam, nie była osobą nawróconą, która gdzieś w moim życiu mnie zaczęła prowadzić do Boga. On gdzieś pojechał swój transport, ja pojechałem w takim stanie do Wronek. Do Wronek pojechałem i dalej się tak modliłem, jak umiałem. I ktoś inny znowu przyjechał z transportu, jakiś inny więzień i mówi, że są takie spotkania w więzieniu, gdzie można o Bogu porozmawiać, o Biblii, coś takiego. I dają kawę i ciastko za darmo. Mówię, dobra, jestem, nie? To była druga osoba, która tak naprawdę była nienawrócona, a gdzieś tam zaczęła mnie prowadzić w tą odpowiednią stronę. No i poszłem na te spotkania, tam kapelan więzienny był, kilku takich więźniów, wiecie, to były takie potężne chłopaki, którzy mieli bardzo, bardzo poważne wyroki na swoim koncie. Byli tam mordercy, byli tam ludzie naprawdę z poważnych grup przestępczych i jak tam weszłem, tam był inny świat. Gdzieś te mury zniknęły, gdzieś te kraty na ten czas zniknęły, tam było coś, w więzieniu czuć agresję, jakieś takie ciśnienie cały czas, wszystko jest takie... Jedno słowo nie tak może bum być, nie? A tam był inny świat, tam był pokój, tam był radość i ludzie opowiadali sobie świadectwa, dzielili się tym, co przeżyli czytając Biblię.
To był inny świat. Oni gdzieś byli poruszeni, pokazywali swoje emocje. Ja się tam czułem spokojnie, nie? Jak przyszłem na pierwsze spotkanie, ten kapelan cały spytał, jak mam na imię. Ja mówię tam Grzesiek, nie? I już myślałem, że mi kazanie następne w życiu walnie, że o, znowu w więzieniu, taki musi się zmienić, nie? Ale mnie nie walną żadnego kazania. Powiedział, usiądź tu, nie? I tak i poczułem się akceptowany. I tak mi się bardzo przyjemnie tym wszystkim zrobiło. Zacząłem chodzić na te spotkania cotygodniowe. Któregoś razu dostałem właśnie tutaj tą swoją pierwszą Biblię dostałem, bo chciałem poczytać, chciałem wiedzieć, na co ja w ogóle chodzę. To swoją Biblię dostałem w 2007 roku, 21 lutego. Zacząłem ją czytać. Z początku była to dla mnie bardzo zagmatwana historia, tym, co się dzieje tutaj w tej Biblii. Nie rozumiałem z nic, ale zacząłem poznać, że Bóg nie ma złych myśli o mnie, że nie ma złych planów, że nie stworzył mnie po to, żeby mnie kopać, żeby mi kłody stawiać przez życie, coś takiego, tylko że On jest naprawdę fajnym, kochanym Bogiem, jest zainteresowany moim losem, nie? Że co mnie uderzyło, że On nigdy nie myślał, nie miał dla mnie planu, nie takich jak strzykawki, nie miał dla mnie planów jak to, żeby robić coś, co kraść, żeby komuś się innemu podobać. On nigdy nie miał takich myśli o mnie, nie? On mówił, że ma myśli o mnie, o pokoju, o radości. Zaczęło to we mnie rosnąć. Wiedziałem, że potrzebuję zmiany i postanowiłem, jak było takie nawołanie, kto jakby chciał swoje życie powierzyć Bogu, bo On ma lepszy plan dla naszego życia, postanowiłem to zrobić. Więc oddałem swoje życie Bogu i zacząłem iść tą drogą. Tak paradoksalnie w więzieniu najbardziej poczytalna książka to jest kodeks karny i każdy ma kodeks karny, każdy studiuje, są lepsi niż adwokaci na wolności tak naprawdę. I ja też gdzieś ten kodeks karny miałem, takie dwie książki miałem w życiu, kodeks karny i Biblię. I nagle ten kodeks karny przestał mnie interesować, bardziej Biblia. Gdzieś ten kodeks karny zniknął, ja nie wiem, co się z nimi stało. Biblia stała się jakby moją główną książką. Mówiłem też, że chciałem popełnić samobójstwo w więzieniu, nie? I czym bardziej zacząłem poznać Boga, te myśli o samobójstwie, tak one znikały, a zaczynały żyć, zaczynały być o życiu, wiecie? Dochodziły mnie wiadomości, znaleziono moją jedną przyjaciółkę, 100 ml własnej śliny się utopiła. Była naćpana, gdzieś tam padła na plecach i nie żyje, nie? Mówię, ja tak nie chcę, ja już tam nie chcę wracać, nie? Ale Bóg cały czas coś pokazał, że ma dla mnie dobrego i chciałem iść tą drogą. Przyszedł 18 kwietnia 2008 roku, kiedy ja wyszłem na wolność. Pastor, z którym rozmawiałem, który tam cały czas na te spotkania chodziłem, ja mu opowiedziałem o tym, że byłem narkomanem, że brałem dożylnie, że jakieś tam terapię mam za sobą. I on gdzieś szukał ośrodka odwykowego, do którego mógłbym iść zaraz po wyroku. I zgodziłem się na to, jakby tam podjęliśmy jakieś takie kroki. Wyszedłem na wolność. I powiem wam szczerze, że chciałem uczcić tą wolność jakby dwoma piwami. Tak się skończyło tymi dwoma piwami, nie? Wiecie, czytaliśmy w więzieniu regulamin tego ośrodka i on był dla mnie, tam było 35 punktów, których około 30, czego ja nie mogę robić, nie? Po pierwszych punktach, chyba 5 punktach, jak stwierdziłem, że lżej mam w więzieniu, wiecie? I taka myśl we mnie zaczęła rosnąć, że tu mnie zamknęli w więzieniu, ja mam wyjść i jechać do ośrodka na 2,5 roku, gdzie jest ostrzej niż w więzieniu, wiecie? Ta myśl mnie przerosła, ja nie chciałem tego, ja chciałem wolności, ja chciałem życia, nie posmakować. No i nie pojechałem do tego ośrodka. Moja kobieta, się dowiedziałem, wzięła dziecko, ożeniła się, zaczęła sobie nowe życie układać. Dzisiaj w Anglii mieszka, ma męża, jest szczęśliwa w swojej rodzinie, więc ten cały mój świat nie istniał. Zacząłem znowu pić. Zacząłem tak pić już do nieprzytomności. Biblię gdzieś odstawiłem na bok, Jezusa na bok odstawiłem. Nie umiałem czytać Biblii ani się modlić, kiedy wiedziałem, że wypiłem. I znowu trafiłem w jakieś bagno. Wjechałem do Krakowa. Miałem padaczki alkoholowe. Tak ostro piłem. Wjechałem do Krakowa. Zostałem tam. Stałem się po prostu bezdomny na własne życzenie. Nie? Żywiłem się na jadłodajniach. I pamiętam, taki okres był w życiu, że czekaliśmy na zupkę. Ja wśród tych starszych osób, tych bezdomnych, nie? Taki młody chłopak przychodzi i mówi, patrz, wolą stać po zupkę niż zapracować. Jak mi wtedy było wstyd, nie? To było dla mnie takie upokarzające. Ale nie umiałem przestać pić. Byłem alkoholikiem, narkotyków już nie brałem, ale byłem alkoholikiem i tak naprawdę nie umiałem sobie z tym poradzić. Te wszystkie mechanizmy wracały. I doszło do takich momentów, że miałem co chwilę jakieś tam padaczki alkoholowe, że mój organizm nie tolerował już jedzenia, tylko wódka piliśmy, nie? I gdzieś jakimś takim pijackim widzie, gdzieś mi się przypomniało, że ja coś z Bogiem przeżyłem i jechaliśmy autobusem i pamiętam, że tak, nawet nie wiem, czy to można nazwać modlitwą, tylko krzyknąłem, Panie, pomóż mi w tym wszystkim, bo ja już sam nie potrafię. I na następny dzień, ni stąd, ni zowąd, zadzwonił do mnie właśnie ten pastor, z którym się spotykałem w więzieniu, nie? Wykopał mój numer skądś, zadzwonił do mnie, mówi, Bziku, bo tak mnie wszyscy nazywali, jutro wszystko zostawiasz, nie? Pakuje się, wracasz tego i jedziemy na terapię. Ja mówię, okej. W tym samym dniu, czy dzień później, już nie pamiętam dokładnie, kolegę, z którym kradliśmy w Krakowie,
zamknęli w więzieniu. Nie stawiał się jakieś tam wezwanie kuratora, więc go zamknęli. Więc jakby Bóg wszystko tak rozrywał. No i pojechałem na tą terapię. Różnie na tej terapii było. Nie skończyłem terapii, wyjechałem. Za chwilę pojechałem do innego ośrodka w Długiej Goślinie. Miałem taki okres w życiu, który po prostu zrezygnowałem totalnie z siebie po pierwszym wyjeździe z ośrodka. I tak stałem na środku ulicy, taki wiecie, zapłakany, zasmarkany, mówię, znowu w życiu mi nie wyszło, nie? I taki werset mi się przypomniał z Biblii, który kiedyś wyczytałem, że nie bój się, ja jestem z tobą. Mówię, jeżeli Pan jesteś ze mną, to pomóż mi. Za chwilę, parę minut, tą drogą w środku gdzieś tam Polski jechał pastor z mojego kościoła ze Subic. Zobaczył mnie, nie? Zobaczył mnie, wziął mnie do samochodu tam, no i wywiózł mnie do terapii. To był dla mnie taki przełomowy moment w życiu, bo wcześniejsze wszystkie moje drogi po nawróceniu, ja starałem się żyć po swojemu, miałem jakieś pomysły, jakieś jeszcze plany, nawet chodząc z Bogiem, coś jeszcze we mnie tkwiło. Byłem osobą uzależnioną, która miała jakby te swoje mechanizmy, które jakby wszystko miało poprzestawiane w swoim życiu. I ja stanąłem w tym ośrodku w Długiej Goślinie i mówię, Panie, ja już nic nie mogę, po prostu działaj. Jakaś weszła we mnie, moje serce, jakaś taka pokora, ta buta moja taka znikła i nawet nie umiem tego powiedzieć, po prostu ja nie miałem swoich myśli. Ja przyjmowałem to, co ktoś mi mówi, zacząłem kogoś, w końcu kogoś w życiu słuchać, nie? Zacząłem czytać Słowo Boże, ale nie tylko czytać, ale stosować je w swoim życiu. Jak mówi nie kradnij, no to nie kradnij, a nie kradnij poniżej stówy, nie? Słowo Boże jest bardzo praktyczne w życiu codziennym, więc jakby zacząłem je stosować. I to mi zaczęło jakąś taką chęć znowu do życia nabierać. W tym ośrodku, w którym byliśmy, osoby z jednej strony podejmują terapię, a z drugiej strony, bo to jest koło małych wioseczek, które gdzieś tam są na uboczu, rozwoliliśmy tym osobom jedzenie. Też dawaliśmy jedzenie, dzieliliśmy się Ewangelią, świadectwami. I to mi nadało jakoś takiego radości w życiu, że mogę coś brać dla siebie, a jednocześnie coś dawać. Że moje życie ma jakiś sens, że te ręce coś mogą zrobić. I tak zacząłem rosnąć w tej terapii, zacząłem swoje sprawy załatwiać, zacząłem ludziom przebaczyć. Przede wszystkim przebaczenie jest najważniejszym moim zdaniem w życiu. Jeżeli nie przebaczysz, nie tym, co ci krzywdę zrobili, to nie ruszy z niczym do przodu. Ja to zacząłem doświadczać, przebaczenia tym ludziom, którzy w młodości, którzy w dzieciństwie się ze mnie śmiali, nie, że zacząłem się wycofywać. Rodzicom, którzy byli zajęci bardziej swoim alkoholem niż życiem, niż choćby mną się zainteresować jako dziecko. Zacząłem ludziom przebaczać. Pewnego razu na terapii dyrektor mnie spytał, Panie Grzegorzu, co Pan zrobi ze sobą po terapii? Ja mówię, no pójdę do pracy, nie? Jemu to nie wystarczyło, chciał konkretów jakichś. I tak naprawdę musiałem sobie w życiu odpowiedzieć, co ja chcę zrobić. Sytuacja wygląda tak, byłem po 30, wykształcenie podstawowe. Jedyne, co miałem naprawdę porządne, to listę karalności, była bardzo długa. Doświadczenie zawodowe takie. Żadnego zawodu nie wyrobionego, specjalizacja, złodziej i narkoman. Nic poza tym nie umiałem naprawdę dobrze robić. Zadał mi klina wtedy, więc myślałem północy, co ze sobą zrobić. Ale zacząłem się też tym wszystkim modlić i na tej terapii wyrobiłem sobie zawód. Dostałem drwalem. Później tam pracowałem, trochę drzewa ścinałem. I taki moment, który był chyba też taki przełomowy w tym życiu prywatnym moim, to był taki, że któregoś razu kończył się okres terapii. Mówię, no tak, faktycznie ludzie mają rację, pójdę mieszkać, pójdę pracować, nie? Teraz już nie palę, nie piję, co ze sobą zrobić? I poszłem tam w ośrodku, 4 dni się w piwnicy modliłem wieczorami, wielbiłem Boga, dziękowałem za co w moim życiu zrobił, dziękowałem Mu za wszystko i prosiłem Go o pomoc. I po 2 dniach przyszło takie modlitwy, przekonanie, że dziękuj za to, co się wydarzy. Więc następne 2 dni dziękowałem Bogu za to, co się wydarzy. Praktycznie cały czas tam spędzałem wolny czas w piwnicy i po tych już w sumie 4 dniach zaczęły się wspaniałe rzeczy dziać, bo za chwilę pracę znalazłem. Praca tak naprawdę mnie znalazła. W Poznaniu starszy ze zboru przyjechał, powiedział, że jak skończę terapię, nie, że mogę zamieszkać, póki sobie nie dam rady samodzielnie zamieszkać u nich w zborze. Czuję się wolny, nie czuję pokusy tam narkotyków, papierosów, alkoholu, że mogę gdzieś tam być, gdzie piją. Na siłę tam nie chodzę, ale nie stwarza to we mnie jakiegoś strachu, zagrożenia, że muszę uciekać, bądź jakieś tak no, dziwne rzeczy robić. Jestem wolny od tego. Bóg też szybko, jak zacząłem po skończeniu terapii, Bóg też szybko mnie postawił w takim miejscu jak Coffee House. Jest to służba wśród ludzi uzależnionych, bezdomnych. Gdzie wychodziliśmy do nich na dworzec, zacząłem się świadectwem swojego życia dzieć. Tak samo jak ja byłem bezdomnym, byłem gdzieś po więzieniach się tułałem i ja o tym ludziom opowiadałem. Oni myśleli, że nie ma dla nich szansy, że nie ma dla nich nadziei. Ja mówię, jest, tylko, ale musi coś ze sobą w życiu zrobić. Nie? Cały czas im wskazywałem na Jezusa, że to Jezus pomaga, ty sobie sam nie pomożesz. Ja też sobie próbowałem pomóc, różne sprawy, nie? Oni mówią, dużo ludzi mówi o pieniądzach. Ja mówię, pieniądze szczęścia nie dają i nie dadzą ci nigdy szczęścia, nie? Tak naprawdę to, co ci szczęście daje, to masz tutaj, nie? A największa radość jest właśnie w Jezusie. I tak po terapii Bóg zaczął moje życie układać. I Bóg mnie z tego wyciągnął, nie? Takiego największego człowieka, który tak naprawdę nie powinien doznać łaski. Ja doznałem tej łaski, nie? I mówię o tym, rozpowiadam o tym, bo
łaską, tak jak jest w Słowie Bożym napisane, łaską jesteśmy zbawieni, ale Bóg nie patrzył, nie czekał, kiedy ja się naprawię, kiedy się lepszym zrobię, kiedy wszystko zostawię. Bóg mnie wziął taki, jakim jestem i takiego mnie kocha. Opowiadałem o tym, że byłem bezrobotny, bez wykształcenia. Dzisiaj mam swoją stałą pracę, dobrą pracę, którą kocham. Zacząłem też pracować jako ochroniarz. Słuchajcie, byłem 9 razy karany, poszedłem do pracy jako ochroniarz, dostałem tą pracę. Paradoksalnie na rozmowie kwalifikacyjnej 2 minuty rozmawialiśmy o pracy, resztę o pomocy dla osób bezdomnych. Z tej pracy też była taka sytuacja, że pracowałem kilka miesięcy i poczułem takie przeświadczenie od Boga, że idziemy do przodu, coś dalej ze sobą robimy. Mówię, okej, zrobiłem kursy na wózki widłowe. Dzisiaj jeżdżę na wózkach widłowych, ale coś ciekawsze, byłem wtedy jako ochroniarz, szukałem swojej pracy, nowej pracy. I o tym się dowiedział prezes mojej firmy i zrobił o mnie wywiad i się dowiedział, że tak jak mówi, że no, kulturalny, uczciwy, takie tam, nie? I postanowił mnie poznać, postanowił mi dać pracę. Słuchajcie, bandyta, złodziej, lista karalności taka, przyjmują mnie pierw do ochrony, później awansują mnie w tej samej firmie na pracę magazyniera. W tych dwóch pracach z urzędu chcą o karalności jakiś tam świstek, nie? Nikt mnie nigdy o to nie pytał. Od kilku lat mam pracę, którą kocham. Naprawdę z radością chodzę do tej swojej pracy. Mam służbę w coffee house, pomagamy osobom uzależnionym, bezdomnym. To, co kiedyś mnie spotkało, jakieś kwiczałem, płakałem, Boże, dlaczego mnie to spotkało? Przecież inni mają takie fajne dzieciństwo, nie? A u mnie tylko biją się rodzice, wstyd mi za nich nieraz, bo ojciec pijany spał na klatce, zasikany. Mi wstyd zawsze za nich było. Dlaczego, nie? Dzisiaj widzę, że moje życie ma cel. Kiedy opowiadam osobom bezdomnych, nie? Oni myślą, że ja nie wiem, kim ja jestem. Jak mi opowiem, nie? Co teraz opowiadam w życiu, nie? Oni wiedzą, że ja się tego z książek nie uczę, tylko ja wiem, że to samo co oni. Ja wiem, co to jest być głodnym, ja wiem, co to jest spać na klatce, ja wiem, co to jest nie wiedzieć, co ze sobą w życiu robić. Kiedy się budziłem, moje życie nie miało celu i sensu. Nie wiedziałem, tak sobie myślałem, że jakbym dzisiaj umarł albo nic nie zrobił, nic się nie stanie. Świat o mnie nie będzie pamiętał. Dzisiaj moje życie ma cel i sens, nie? Rano wstaję, jest praca, ta praca daje mi zadowolenie. Mam wspaniałych przyjaciół. Kiedyś miałem przyjaciół, którzy po prostu... jak były pieniądze, to było fajnie. Jak był kryzys, to byłem sam, nie? Dzisiaj mam przyjaciół, którzy są ze mną w dobre i złe. Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, nie muszę komuś imponować, nie muszę brać narkotyków, nie muszę kraść, nie muszę kogoś udawać, nie? Żeby komuś zaimponować. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, mogę być samym sobą, mogę być takim, jakim tutaj przed wami jestem. Nie? Ale to jest codzienna relacja właśnie ze Słowem Bożym, z Biblią i z samym Jezusem przede wszystkim. Życie dzisiaj ma dla mnie cel i sens, ale to są takie jakby rzeczy, czasami o tym mówię, że czasami to są rzeczy jakby techniczne, że nie ćpam, nie piję. Bo można naprawdę zrobić tego. Widziałem ludzi, którzy udało się to bez narkotyku, bez jakby religii, bez innych takich spraw. Ale przede wszystkim mam pokój w sercu, wiecie? Nic mnie nie oskarża. Rano mogę śmiało sobie patrzeć w lustro i wiem, że to, co kiedyś było, Bóg to odciął. Kiedy ja mu dałem swoje życie, On mnie zbawił, wziął te wszystkie grzechy. I wiem, że dzisiaj jakbym umarł, wiem, gdzie pójdę. Nie boję się śmierci, nie boję się życia codziennego i nie boję się patrzeć sobie w lustro. I za to jestem najbardziej wdzięczny Bogu i chciałbym każdemu właśnie powiedzieć, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Jest taki werset z Biblii, który do mnie bardzo przemawia. On przez wiele lat chodził mi przez życie. Jakbym miał powiedzieć coś, co jest nad moim życiem, to właśnie ten werset. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. Moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Bóg mi obiecał tutaj przez ten werset, że wynagrodzi mi szkody lat. 30 lat narkomanii, złodziejstwa, bandytyzmu. 30 lat niebycia samego sobą. 30 lat... Sam dawałem zło, biłem ludzi, kradłem, tak jak wcześniej mówiłem. Moje życie było takim piekło na ziemi. Kiedy Bóg do mnie przyszedł, odmienił całkowicie moje życie. Poznałem ostatnio wspaniałą kobietę. Monika ma na imię. Jest o tyle wspaniała kobieta, że znając moją przeszłość, toleruję mnie, jakim jestem. Myślę, że to z tego coś będzie trwałego. Myślę, że nie chcę wyprzedzać faktów, ale generalnie myślę, że to jest ta kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia. Jestem szczęśliwy przy niej. Ona jest dla mnie takim odzwierciedleniem jakby Jezusa. Jezus mówi, że Cię nie potępiam, tylko idź i nie grzesz. I ona, znając moją przeszłość, czasami mnie pyta, nie, o tą przeszłość, ale po prostu toleruję, jakim jestem. Ciężko mi też było się czasami odnaleźć w kościele po nawróceniu. Ludzie mówią, że fajnie, że się nawróciłeś, ale no jakąś tam przeszłość miałeś, co się może wydarzyć, nie, więc różnie to było. Monika, znając mnie, kim jestem, chce być dalej mimo wszystko ze mną, wiedząc, że gdzieś tam coś w życiu zrobiłem, nie, że jeszcze dużo przede mną do zrobienia, bo cały czas jesteśmy w jakiejś drodze i coś tam musimy zrobić, więc jakby ona wie i chce iść ze mną, popycha mnie w tym, pokazuje mi kierunek, który mogła w moim życiu gdzieś tam musiałby nadać. Poznałem jej rodzinę,
tak naprawdę pierwszy raz zobaczę, jak fajnie rodzina potrafi, przepraszam, funkcjonować. Dobrze się tam czuję. Kiedy wyjedziemy z tej imprezy, we wtorek mam wizytę u kuratora. Przyszedł taki okres w życiu, kiedy mogę się starać o wymaz mojej całej karalności, że mogę stanąć jako osoba, od kiedy można mieć z policją do czynienia, to ja z nim miałem. I zawsze miałem, że albo szłem siedzieć, albo wyszłem, albo kuratora miałem, albo sprawy trzymałem, że gdzieś tam coś zawsze nad mną wisiało. Dzisiaj Bóg tak zmienił moje życie, że we wtorek mogę się starać o to, żeby cała moja przeszłość została wymazana. Tak jak Bóg powiedział, że całą moją przeszłość wymazuje, wszystkie grzechy, tak i Państwo mi daje szansę, że mogę stanąć, wiecie, w sytuacji, że będę osobą niekaraną. jak mi się to uda, po prostu wydrukuję sobie i powieszę na ścianę, wyślę po wszystkich znajomych, którzy powiedzieli: Dziku, ty już się nigdy nie zmienisz, nie? My cię znamy, my wiemy, jaki jesteś, tu sobie możesz gadać, nie? I po prostu czekam na tę chwilę. I tak wyglądają moje najbliższe dni. Też postanawiam zrobić jakieś troszkę większe uprawnienia na wózki widłowe. Chcę się rozwijać jakby zawodowo. Kocham to, co robię. Chciałbym realizować się w pracy zawodowej też swojej, nie? Ludzie mnie pytają o moją córkę. Moja córka Marta wzięła moją córkę Sandrę i ożeniła się z innym mężczyzną. Wyjechali do Anglii, mają swoją rodzinę już, mają następne dziecko, więc są szczęśliwą rodziną. Około rok temu się z nimi skontaktowałem, z Martą samą. Chciałem z nią porozmawiać, bo rozstaliśmy się w gniewie, w kłótni, w wielkim takim kwasie, nie? No i porozmawialiśmy ze sobą. Ona jest tam w Anglii przez internet, nie? Poprosiłem ją o przebaczenie tego, co ja jej zrobiłem. Ona mi przebaczyła. Ja jej opowiedziałem, że teraz moje życie wygląda inaczej, że skierowałem się do Boga. Ona wie, jakim byłem antybożym człowiekiem, że ja wszystko kwestionowałem, co związane z Bogiem, więc dla niej to był szok, że to poszłem, ale życzyła mi dobrze. Moja córka ma swoje życie teraz, ma ten człowiek, który tak naprawdę jest dla niej ojcem. Oni się kochają, to jest kochająca rodzina. I myślę, że oni się traktują jak... Wreszcie Marta i moja córka ma prawdziwą rodzinę. Kiedyś rozstawaliśmy, Sandra miała około 3 lat. Dzisiaj ma ona 12 lat. Prawdopodobnie mnie nie pamięta. I postanowiłem, że potem jak się z Martą tak zgodzisz, rozstaliśmy, tak, że pobłogosławiliśmy się, życzyliśmy sobie jak najlepiej. Postanowiłem nie interweniować tą rodzinę na zasadzie, że cześć, tu twój tata, nie? I to by mogło rozbić tą rodzinę, więc jest tak, że czekam, kiedy ona będzie miała... Kiedy się do mnie odezwie, a sam nie będę brudził ich życiu. Codziennie się o nich modlę i życzę im jak najlepiej. I tak wygląda moje życie. I każdemu to życzę. Tego życzę. Dzięki. Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty. Internetowa telewizja Tychy. ITT.